Cześć kochani, pod konferencją prasową ministra, tam jest link do niej, nabiliście masę komentarzy i no i to ten filmik dosyć mocno się rozszedł w sieci. Zadaliście dużo komentarzy, bardzo, ale to bardzo konkretnych, dlatego mamy już na linii oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, panią Anetę Potrykus i zapytamy ją o konkretne rzeczy, które wyście pytali się mnie, Morską TV, w komentarzach pod poprzednim filmem. Lecimy na ostro, na szybko. Pierwsze pytanie do pani oficer. Czy mieszkając w Wejherowie mogę wybrać się na plażę powędkować z Wejherowa do Władysława chociażby na jakieś 30 km? Dodam tylko, że autem jadę sam i wybiorę taki odcinek plaży, gdzie nie ma ludzi. Już od dzisiaj obowiązują nowe przepisy dotyczące właśnie zakazu gromadzenia się, ale też przebywania w konkretnych miejscach. A plaża jest to miejsce, które w tej chwili jest całkowicie zabronione dla dostępu dla mieszkańców i przyjezdnych, i turystów, i innych osób. Po prostu nie wchodzimy na plaże, do parków, na place zabaw, na bulwary. Te wszystkie miejsca publiczne zostały jakby, w tej chwili jest tam wprowadzony zakaz jakiejkolwiek aktywności i to wszystko jest podyktowane tym, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo. Poprzedni weekend pokazał, że nie potrafimy się dostosować do norm i zasad i wszyscy nagle zaczęli gromadzić się w dużych skupiskach na plażach czy w parkach, w innych miejscach takich publicznych i faktycznie z uwagi na bardzo duże zagrożenie dla naszego życia, zdrowia zostały wprowadzone te przepisy, które teraz też będą zobowiązywały policjantów do egzekwowania tego prawa. Jeżeli ktoś się nie będzie stosował do obowiązujących zasad i norm, musi się liczyć z poniesieniem konsekwencji w postaci na przykład otrzymania mandatu karnego, czyli będziemy karani mandatami. Jeżeli mandat nie zostanie przyjęty, będą sprawy, wnioski kierowane do sądu, który może znacznie podwyższyć karę, jeżeli chodzi o karę finansową. No właśnie, i tutaj mamy też już odpowiedź na kolejne nasze pytanie. Jeśli są, to jakie będą przewidziane kary? No to właśnie pani oficer nam troszeczkę nakreśliła to i dobrze, ale do tego jeszcze chyba wrócimy. Natomiast lecimy z kolejnym pytaniem od widzów. Czy jeśli mieszkam we Władysławowie lub Karwi, czyli mam blisko do tej wody, no i tutaj widz dodaje, do plaży mam z 300 metrów, to mogę tam iść się przejść z kijkami, czyli rozumiem, że Nordic Walking, coś bardziej w tą stronę, lub czy mogę sobie tam powędkować z godzinkę czy dwie, czyli tutaj mówimy o takim wyjściu na plażę, no z kijkami się przejść, no mieszka nad samą plażą człowiek, lub na przykład wyskoczyć sobie samodzielnie, powędkować, pospinningować na przykład, czy jest taka w ogóle opcja? W tej chwili w ogóle nie możemy wchodzić na plażę. Plaża jest miejscem zabronionym w tej chwili do wychodzenia, do przebywania na plaży. Tak samo jak place zabaw, bulwary, no inne miejsca, gdzie dotychczas przywykliśmy spacerować. Naprawdę tutaj chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, bo to jest istotne, że jest to duże zagrożenie i każde próbowanie, szukanie wyjątku od reguły spowoduje, że ta plaża już nie będzie pusta, tylko faktycznie przy pięknej pogodzie, która może pojawić się za parę dni, znowu będą tam tłumy, a chodzi nam o to, żeby epidemię powstrzymać, żebyśmy się nie narażali, nie zarażali swoich bliskich i niepotrzebnie nie wychodzili z domu. Mamy się powstrzymywać od jakiejkolwiek aktywności w terenie i ograniczyć swoje wyjścia z mieszkania, z naszego domu, tylko i wyłącznie do załatwiania najważniejszych potrzeb życiowych. Do nich możemy zaliczyć wyjście do pracy i powrót z pracy do domu, wyjście do sklepu, kiedy faktycznie musimy uzupełnić zapasy i wyjście do apteki. To są te najważniejsze potrzeby życiowe i starajmy się po prostu przebywać w naszych domach. W domu możemy za pośrednictwem telewizji, innych multimediów, trochę się pogimnastykować, jeżeli potrzebujemy. Możemy pooglądać jakieś seriale. Te wszystkie aktywności domowe będą jak najbardziej zalecane, ponieważ nie narażamy się niepotrzebnie, a każda aktywność w terenie może spowodować, że zachorujemy, a przecież chcemy tego uniknąć. No myślę, że już można pani podziękować za to, że pani bardzo mocno to precyzuje, te swoje odpowiedzi, ale mam takie pytanie od widza, które troszeczkę, widzę, taka jakby furtka się nam robiła. Napisał do nas Arek Kubale, producent sprzętu wędkarskiego, dokładnie przynęt. Cytuję, moja działalność gospodarcza opiera się na wędkarstwie. Czy jest możliwe wędkowanie w ramach wykonywanej działalności gospodarczej?
gospodarczej i on tutaj dodaje testowanie produkowanych przynęt, przygotowywanie materiału reklamowego, czyli ten człowiek po prostu produkuje te przynęty i chce je wypróbować w morzu na przykład, czy tam w jakimś jeziorze, czy nad rzeką, czy on ma możliwość funkcjonowania, czy ta jego firma ma możliwość takiego normalnego funkcjonowania teraz? Możemy to traktować jako wybieg i traktowanie tego, że chcemy uniknąć stosowania tych zasad i odpowiedzialności. I tak naprawdę naszą aktywnością zawodową jest sprzedaż, a nie testowanie. Tutaj policjanci naprawdę będą mieli możliwość skutecznego przeciwdziałania i tak jak zachęcamy wszystkie osoby, powstrzymujmy się od wszelkiej możliwej aktywności. My to rozumiemy, że jest ciężko, ale wszystkim jest tak samo ciężko i wszyscy chcemy, żeby ta sytuacja się skończyła. Skończy się to na pewno szybciej, jak przestaniemy się przemieszczać. Będziemy wychodzić tylko za ważną potrzebą życiową. A to nie zalicza się do zasad ważnych życiowych. Ważne życiowe jest tutaj właśnie zrobienie zakupów, pójście do apteki, udanie się do lekarza, czy po poradę jakąś medyczną, po pomoc. Natomiast aktywność w terenie, tutaj tej aktywności na chwilę obecną mówimy nie. No i ostatnie pytanie, które wpadło od widza dosłownie przed chwilką. Czy w dwie osoby mogę wypłynąć na jezioro czy morze? Ja tutaj może sprecyzuję, panie oficer. Chodzi głównie o to, że człowiek pewnie ma jakąś łódkę, ponton i chciałby, nie wiem, wybrać się na trolling chociażby za łososiem. Dosłownie w dwie osoby. Czy ten człowiek może, nie wiem, w Karwi się zwodować, czy gdzieś tam na jakimś większym jeziorze, chociażby na jeziorze Żarnowieckim, zwodować tą swoją jednostkę? No i nie wiem, tak rozumiem, że wraz z kolegą wybrać się na te rybki. No tutaj mówimy o tym, że spotykać się możemy tylko z rodziną i najlepiej z tą, z którą mieszkamy. Ewentualnie, tutaj cały czas mówimy o rodzinie, natomiast o znajomych nie ma w ogóle mowy. W tej chwili musimy aktywność ze znajomymi ograniczyć do rozmów przez telefon, przez wideorozmowy, przez komunikatory internetowe. Absolutnie się nie spotykajmy i pamiętajmy, że nasz znajomy może być po prostu osobą, która jest zarażona bezobjawowo i nie będzie miała nigdy żadnych symptomów, natomiast może stanowić dla nas śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy naprawdę tak bardzo zależy na tym innym osobom, aby ryzykować swoim życiem i swoich bliskich? Bo również my po zakażeniu możemy też być bezobjawowym nosicielem, ale przyniesiemy tego wirusa do domu. Pamiętajmy, że to jest szczególnie niebezpieczne, nie narażajmy się, a osoby, które nie będą respektowały nowych zasad dotyczących życia i przemieszczania się publicznego, muszą się liczyć z poniesieniem konsekwencji w postaci mandatu karnego bądź skierowania wniosku do sądu o ukaranie. I tutaj kary faktycznie mogą być bardzo wysokie. Jeżeli znowuż osoby, które są na kwarantannie, będą ją łamały, nie stosowały się, też liczymy się z bardzo poważnymi konsekwencjami, a jeżeli osoby mają już wynik dodatni, czyli są nosicielem tej choroby i wychodzą na zewnątrz, narażają inne osoby, tutaj grożą nawet konsekwencje karne. Bardzo dziękuję pani Aneto za bardzo wyczerpującą odpowiedź na te nasze pytania, tym bardziej bardzo dziękuję, że tak na szybko zdecydowała się pani odpowiedzieć na te pytania tutaj i wzbogacić Morską TV o informacje. Także dziękuję ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję. No i właśnie, tak jak słyszeliście, jak przed chwilą mówiłem, rozmawiałem z panią oficer Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, jest to oficer prasowy, pani Aneta Potrykus, bardzo konkretnie odpowiedziała na te nasze pytania i skoro takie coś, takie wytyczne dostała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, a zadzwoniłem tutaj, bo tutaj mieszkam, tak? Jeżeli ktoś mieszkał w Warszawie, to pewnie by dzwonił do Warszawy. No, nie ma też co ukrywać, że czy tam szukać, nie wiem, dziury w całym, czy może jakiś furtek, że jak dodzwonimy się do kogoś wyżej, to ktoś wyżej powie coś innego. Myślę, że oni wszyscy dostali te same wytyczne, no i będą, podejrzewam, że będą karać. Tutaj też mamy sygnały już z Władysławowa od ludzi, o już się telefony rozdzwaniają, sygnały mamy od ludzi z Władysławowa, że już Straż Miejska we Władysławowie przy niektórych wejściach stoi i pilnuje, żeby ludzie nie wchodzili na plażę, więc naprawdę słuchajcie, coś się dzieje. Mam też sygnał z Trójmiasta, że no wejścia na plażę zostały tą taśmą taką owinięte, żeby ludzie nie chodzili. Także no naprawdę słuchajcie, chyba trzeba sobie na tą chwilę odpuścić te rybki, tym bardziej, że tak jak słyszeliście, są kary. Tak pani oficer powiedziała o tych karach, że mają karać ludzi za to, że no łamią te zasady. Także chyba
a nawet na pewno, zostańmy w domu, przeczekajmy to. Rybki na nas poczekają, a już ktoś też napisał, że jak będziemy czekać miesiąc, dwa, to uwierzcie, te ryby będą większe. Także siedźmy na tyłku i dbajmy o bezpieczeństwo swoje, innych, no i o zdrowie swoje i zdrowie również też innych ludzi. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.